Malko? Tak, Kate? Mój przyjaciel Hans jest bardzo chory. Potrzebuje opieki. O, on może umrzeć, prawda? Jak mama. Nie wiem. On tak bardzo chce dotrzeć do celu swej podróży. Czasami to nie wystarcza, Kate. Od małego Hans marzył o wyspie zwanej Syberią. Syberii nie ma. To tylko bajka, którą opowiadają dzieciom do snu. A ja już nie jestem dzieckiem. A ja wierzę w tę bajkę, Malko. Więc chyba musisz pomóc swojemu przyjacielowi, Kate. Powiedz mi, nie wiesz, kto mógłby mi pomóc wyleczyć Hansa? W barze pana Sirkosa jest wiele specjalnych napojów. Nie, muszę znaleźć lekarza. W takim razie idź do klasztoru. Pewnie w klasztorze mieszkają mnisi. Dokładnie. Mnisi w czarnych habitach. Oni są naprawdę straszni. Ależ ich nie musisz się obawiać. Mnisi to dobrzy ludzie. Więc oni mogą wyleczyć Hansa? Patriarcha to srogi staruch. Nie wyleczy twojego przyjaciela, jeśli nie będziesz przestrzegać ich zasad. A skąd ty to wiesz, Malko? On nie zajął się mamą od razu. Z powodu zasad. I dlatego umarła. Tak mi przykro, Malko. Nie, to nie działa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, milady. Witamy w słynnym lokalu Sirkosa. Sercu wszelkich sztuk i uciech. W czym mogę pomóc? Właśnie przybyłam. Nazywam się Walker. Kate Walker. Urocze miasteczko. Dzień dobry, panno Walker. Jak się miewa nasz przyjaciel, pan Hans Vorarlberg? Nie mam dobrych wieści. Ach, jeśli mogę jakoś pomóc. Czegokolwiek sobie pani zażyczy, proszę tylko krzyknąć. Panie Sirkos, czy nie wie pan, kto mógłby wyleczyć Hansa Vorarlberga? O, lapiduchów nie ma tu zbyt wielu, ale zawsze można spytać mnichów. Mnichów? Ludzie powiadają, że patriarcha klasztoru posiada moc leczenia. Mówią też, że jest stuknięty. Fanatyk między nami mówiąc. Cóż, nieważne. Nie mam wyboru. Czy w klasztorze jest telefon? A, tam nawet nie ma elektryczności. Musi się tam pani przejść osobiście, panno Walker. A potem jeszcze przekonać mnichów, by zajęli się pani przyjacielem. Jak dojść do klasztoru? Kiedy pani stąd wyjdzie, proszę skręcić w prawo. Na pewno pani trafi. Wielkie dzięki. Panie Sirkos, obawiam się o zdrowie Hansa. Ojej, to moja wina. Nie powinienem był go prosić o pomoc. Jaką pomoc? Nic takiego. Chciałem tylko, by moje mechaniczne mustangi znowu zaczęły brykać. Proszę się nie obwiniać. Hans był chory przed złożeniem panu wizyty. Nie ma pan z jego chorobą nic wspólnego. Panie Sirkos, czy mógłby mnie pan przedstawić patriarszy klasztoru? Jeśli mam być szczery, lepiej niech się pani trzyma od niego z daleka. A dlaczego? Czy słyszała pani kiedykolwiek artystę i kapłana śpiewających w duecie? Oni uważają mój lokal za jaskinię rozpusty, a mnie za starego, zdziwaczałego heretyka, który odciąga ich owieczki od ołtarza. Panie Sirkos, XIX wiek już dawno się skończył. Ale nie tutaj, panno Walker. Proszę mi wierzyć, lepiej, żebym nie maczał w tym palców. Proszę mi powiedzieć, panie Sirkos, czy to pan zaopiekował się Malką? Nie mogłem kruszyny zostawić tak na bruku. Co się stało z jej matką?
O, cyganka zajmująca się, Bóg raczy wiedzieć czym. Przyszła tu półmartwa i szalona z gorączki. A mnisi jej pomogli, prawda? Można i tak to ująć. Gdy wreszcie przestali być tacy nadęci, zabrali ją do klasztoru na leczenie. Ale dla tej biedulki było już za późno. To stado wron wymyśla najdziwniejsze zasady. Zostawiliby człowieka, by zgnił prędzej, niż pobrudziliby swoje święte habity. Nie znoszę ich, panno Walker. Jakie zasady ma pan na myśli? To głupi stary obyczaj. Aby zadecydować, czy umierający w ogóle umiera, patriarcha klasztoru spogląda na twarz pacjenta, zanim powie ta lub nie. Jak to? Nie rozumiem. Zakonnicy w jakiś sposób tworzą odbicie twarzy pacjenta na kawałku tkaniny. Coś podobnego do całunu turyńskiego. Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem tę historię z całunem. Tuż za miasteczkiem mnisi postawili coś w rodzaju metalowej skrzynki. W niej znajdują się lniane kawałki tkaniny. Jeśli położy pani tkaninę na twarzy chorego człowieka, w dziwny sposób pochłonie jego pot i inne płyny. Dzięki temu obraz jego twarzy pojawi się na lnie. Więc patriarcha formułuje swoją diagnozę patrząc na ten obraz? Przynajmniej na jego podstawie można powiedzieć, czy opłaca się ciągnąć delikwenta na górę do klasztoru. Rozumiem, że każdy może wziąć całun, gdy uzna, że jest mu potrzebny. Źle pani rozumie, panno Walker. Tylko jedna osoba jest odpowiedzialna za to, kto otrzyma całun. Jest nią Malka. Jest dumna ze swej funkcji. Patriarcha osobiście powierzył jej to zadanie. A ta mała wywiązuje się ze swej roli. Niech mi pani wierzy. Muszę już iść. Proszę się spieszyć, panno Walker. I powodzenia! Na pewno się przyda, panie Sirkos. Powiedz mi. Co słychać? Powiedział mi, dlaczego nie mogli wyleczyć jej w klasztorze. Tak, Kate. Czasami ludzie są tak ciężko chorzy, że nie można ich wyleczyć. A czy twój przyjaciel jest ciężko chory? Mam nadzieję, że nie. Pomogę ci. Malka, możesz mi pomóc? Jeśli twój przyjaciel jest trochę chory, to trochę mogę, byś się nie smuciła. Spójrzmy. Może spróbujemy. Wiesz, tak jak z twoją mamą i mnichami. Po drodze do klasztoru stoi skrzynka z lnianymi płachtami. Mnisi nazywają je całunami. Dam ci żeton, byś mogła wyjąć jeden. To bardzo ważne, Kate. A co potem mam zrobić z całunem? Weź go i połóż na twarzy twojego przyjaciela. Dobrze, spróbuję. Dziękuję za pomoc. Wróć do mnie jeszcze. Lubię cię, Kate. Jest nieco za zimno. Nieco za zimno. Potrzebuję ciepłego ubrania.
Pułkowniku, proszę mi pomóc. Co mogę dla pani zrobić, pan Walker? Z tego, co słyszałam, pułkowniku, patriarcha klasztoru jest uzdrowicielem. Jestem tylko starym kozakiem. I dla mnie jedynym lekarstwem jest kieliszek dobrej wódki. Ten sposób z pewnością wykończyłby Hansa od razu. Muszę się dostać do klasztoru, ale na zewnątrz jest tak zimno. Prawda. Może znajdziesz coś cieplego na strychu. Zaraz przyniosę drabinę. Oczywiście pokryję koszt tych rzeczy, które wezmę. Nie przesadzaj, Katiuszko. Jesteś dla mnie jak promyk słońca w tym starym, nudnym sklepie. A słońce nie wschodzi tu codziennie. Na strychu z pewnością znajdzie pani coś dla siebie. Proszę bardzo, panienko. Ja tam nie mogę wejść. Teraz, gdzie znaleźć miejsce, by się w to przebrać? Nareszcie, choć odrobina prywatności. Ciepło i nawet przyjemnie. Thank you.
Proszę wybaczyć, że przeszkadzam... panu? Bądź błogosławiona, siostro. W czym mogę ci pomóc? Jak sądzę, mieszkasz w klasztorze. Tak, siostro. A wielu was tu żyje? Kilku starych mnichów. Niewielu czuje powołanie w dzisiejszych czasach. Powiedz mi, a jak można się dostać do klasztoru? Pociągnij linę dzwonu, siostro, ale niezbyt silnie, bo wystraszysz ptaki. Nie strasz, zakonnik cię wprowadzi. Dziękuję. Zadzwoniłam dzwonem, ale mnich u wejścia nie chciał mnie wpuścić. Są zasady. Zasady i tradycje, których się tu przestrzega. Przestrzega! Jakie zasady? Co to za tradycje? Takie, że niektórzy ludzie są mniej warci od innych. A w jaki sposób mnich stojący tam na górze może ocenić czyjąś wartość jedynie patrząc? To nie wolno pytać o takie rzeczy, siostro. Sugerujesz, że nie jestem godna tego, by wejść na teren klasztoru? Tak, nie powiedziałem. Nie, ja tu tylko piorę brudne rzeczy, to wszystko. Nie, ty właśnie to powiedziałeś. Zasugerowałeś, że nie jestem godna. Femina in consensus. Nie znam łaciny. Łacina jak nazwy ptaków. Eritacus rubecula, Picus viridis, Merula alba. Szukam kogoś z wiedzą medyczną. Kogoś, kto może pomóc choremu. Nasz patriarcha to znakomity lekarz, siostro. On wyleczy zarówno ciało, jak i duszę. Na pewno nie możesz mi pomóc? Proszę. Jestem tylko prostym mnichem. Porozmawiaj z patriarchą, on jest tam, w klasztorze. Podróżuję ze staruszkiem Hansem Wolarbergiem i... Wolarberg, czy powiedziałaś Wolarberg, siostro? Znasz go? Nie, ale ktoś inny go zna. A, słyszysz? To przepiękny trel Meruli Alby. O, gdybym tylko mógł na nią spojrzeć. Taki rzadki i piękny ptak. Niewielu udało się podziwiać jej piękno. Zapewne szuka sobie partnera. Mój przyjaciel jest bardzo chory. Wola boska! Wola boska! Nic nie poradzę, siostro, nic nie poradzę! Może zechcesz odwiedzić go w potrzebie? Och, nigdy, siostro, nigdy! Ściągnąłbym na siebie gniew naszego patriarchy! Co to jest Merula alba? Rzadki ptak. Nie można go zobaczyć, bo jest biały jak śnieg. Powiadają, że gdy człowiek go zobaczy, jego umysł się oczyszcza i rośnie intelekt. Wokół jest tyle ptaków. Tak, tak, ale mnie interesuje tylko Merula alba. Mówiłeś, że tam na górze w klasztorze mogę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Tak, w klasztorze. O tak! Dzwoniłam do klasztoru, lecz nikt nie odpowiedział. Może nie chcą mnie wpuścić. Czy jest jakiś inny sposób, by się tam dostać? Sposób jest tylko jeden, siostro. A dlaczego nie chcą mnie wpuścić do klasztoru? Dura lex, sed lex. Słucham? Twarde prawo, ale prawo, siostro. Jakie prawo? Nie lubię zbyt wielu pytań, siostro. Prawo jest prawem i tak pozostanie. Mówisz po łacinie? O, moja łacina, słaba łacina. Ale znasz się na łacińskich nazwach ptaków.
Piękne ptaki, przepiękne! Ficus viridis? Dzięcioł. Koniecznie muszę znaleźć lekarza dla mojego przyjaciela. Ja tylko piorę, siostro, i to wszystko. Tutaj jedni są lekarzami, a drudzy zajmują się praniem. Przez ciebie się spóźnię. Słyszałaś? To znowu Merula Alba. Teraz już pójdę. Wrócę niedługo. Co? Pułkowniku? A, panno Walker? Pułkowniku, czy przypadkiem w pańskich skarbach nie zawieruszył się wabik na ptaki? Wabik na ptaki? Cóż, podczas sezonu łowieckiego sprzedaję tony tego towaru. Mam tu całą kolekcję. Chyba mam to, czego pani potrzeba. Gdzieś na pewno mam. Aha! Pragnę podziękować za pańską pomoc, pułkowniku. Cała przyjemność po mojej stronie, panno Walker. Słyszysz? Słyszysz? To Merula Alba woła mnie. Ona mnie woła.
Hej, czy ktoś tu jest? Przepraszam. Co? Kobieta? Kobietom kategorycznie zabrania się tu przybywać. Co do diabla tu robisz, kobieto? Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem z Nowego Jorku. Mój przyjaciel jest bardzo chory. W miasteczku powiedziano mi, że... Wszyscy musimy przejść przez próby, które zsyła na nas pan, moje dziecko. Mój przyjaciel nazywa się Hans Wollerberg. Poświęcił swe życie tworzeniu wspaniałych urządzeń mechanicznych. Jego automaty pomagały w życiu wielu ludziom. Bawiły ich, radowały. To genialny wynalazca. Wynalazca, powiadasz. Inspiracja takich ludzi często nie pozwala im na pokorę wobec cudów stworzonych przez samego Boga. Przyszłam prosić o pomoc mnicha uzdrowiciela. Mój przyjaciel jest bardzo chory i bardzo stary. Bywa, że ciało utrudzone życiem nie przyjmuje leczenia. Dlatego też skupiamy się na duszy. Na jaką przypadłość cierpi twój przyjaciel? Ma wysoką gorączkę, która zaczęła się nagle. On upadł. Czasami musimy pogodzić się z nieodwracalnym, moje dziecko, i poddać się wolaniu czasu. Ojciec nie rozumie. Może Hans jest stary i słaby, ale on ma jedno pragnienie, by kontynuować swoją podróż. Należy nauczyć się godzenia z własnym losem. To wola Boża. Ale mój przyjaciel wymaga leczenia, a ojciec jest jedyną osobą w okolicy, która może się nim odpowiednio zająć. Potrzebuję znaku od Wszechmogącego. W przeciwnym razie nie mogę pomóc twojemu przyjacielowi. Przykro mi, panno Walker. Potrzebna mi twoja pomoc, ojcze. Jesteś moją jedyną nadzieją. Moja droga, zajmuję się tylko wyjątkowymi przypadkami, śmiertelnymi chorobami i obląkaniem. Ale to wyjątkowy przypadek, ojcze. Takie są zasady, panno Walker, i musi je pani uszanować. Proszę przynieść calun z odbiciem cierpień pani przyjaciela. Proszę mi wybaczyć, ale natychmiast muszę z tobą porozmawiać, ojcze. A mnisi by mnie tu nie dopuścili. Panna Walker, obecność kobiety w naszym klasztornym zaciszu jest niemile widziana. To bardzo kłopotliwe. Proszę natychmiast wyjść. Proszę wybaczyć moje wtargnięcie, ale musiałam się z tobą zobaczyć, ojcze. Przychodzę w słusznej sprawie. Nie musisz mnie o niczym zapewniać, moje dziecko. Nie zapominaj, że stale jesteśmy pod okiem Wszechmogącego. Wiem, co ojciec powiedział. Przyniosłam całun. Pokaż mi go, moje dziecko. Pójdziemy poszukać twojego przyjaciela. Halo? Tak? Tak? To on. Chyba coś ma. Kantin? Rozmawiałem z obsługą... Ledwo cię słyszę. Jakie wieści? Rozmawiałem z obsługą hotelu, panie Marson. Wyjechała z Aralbadu tydzień temu. W towarzystwie Hansa Wollerberga. Co z nią? Jest zdrowa, panie Marson, ale... Co? Jej zachowanie. Wydaje się... Wal prosto z mostu, Kantin, proszę. Wygląda to tak, pani Marston. Obawiam się, że panna Walker zachowuje się, jak to powiedzieć, inaczej. Thank you.
Czy dobrze spałaś, moje dziecko? Tak, tak, dziękuję. Jak czuje się Hans? Przywiozłaś go tak późno, moje dziecko. Obawiam się, że niewiele mogę zrobić. Skoncentrujemy się na uzdrowieniu jego duszy. Co? Co ojciec powiedział? To stary i zmęczony człowiek. Niedługo wybije jego ostatnia godzina. Ależ to niemożliwe. Twój przyjaciel umiera. Musisz mi wierzyć, moje dziecko.